Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj gramy z Mańkiem. Jak widzicie, akcja drzewo dzisiaj jest. Akcja drzewo. Najpierw próbujemy to ładować na pociąg. Ale coś tak czuję, że chyba... No ciężko jest to... Ciężko jest to złapać. Zaraz Maniek będzie krzyczał oczywiście, że operuje tym jak inwalida, jak ostatnio. Ale on wcale nie jest lepszy. Ładujemy to na pociąg. Potem tam mamy taki dźwig duży przy tartaku i możemy zrzucić to z pociągu. Takim dużym dźwigiem, myślę, że taki, bo już próbowaliśmy. Takim dużym i myślę, że gdzieś tak z 3 razy i będzie wagon pusty, nie? Maniek tutaj coś próbuje za blisko podjechać. Nie wiem, średnio nam to idzie. No właśnie. No moi drodzy, spróbujemy tam włożyć, zobaczymy ile uda nam się włożyć na ten wagon. Ale też działamy z drzewem, tam widzicie, stoją też przyczepy z prawej strony. Trochę dalej będziemy też cieli wiórka z drzew. W miarę to idzie, tylko jest taki problem, że cena szybko spada tych wiórek. No i po włączeniu save'a trochę pogramy i przestajemy grać, bo cena spada o połowę praktycznie, dlatego no tak na początku zaczynamy grę, robimy wiórka, a potem zabieramy się za coś innego. Spróbuję wziąć ten mały, no ale nie wiem jakim to sposobem mam to brać. Chyba trzeba bardziej opuścić ten przód, nos. Nie wiem, może weźmiemy tylko te grube. Idzie Maniek zobaczyć, jak się kaleczę. Dobra, moi drodzy. Zmieniamy sprzęt i... Będziemy robili wiórka. Tutaj trochę nacięliśmy drzew, ale tego nie nagrywałem, bo to sporo czasu nam zajęło. I oczywiście chciałem tak bardzo nagrać, jak rozbudowujemy to z pociągu i wiecie co? I nie nagrałem. Ale to nic, może jeszcze kiedyś będzie okazja. Nie nagrałem, jak rozbudowujemy to z pociągu, z wagonu. Ale pokażemy wam, jak robimy wiórka. Tam Manik tnie skorpionem na metrowe kawałki. A ja to wywożę. Teraz jeszcze może w tym odcinku uda nam się wymienić przyczepy. Chcemy sprzedać te 3 przyczepy. Znaczy 3. 2 są nasze, druga i trzecia. Ta pierwsza jest wypożyczona. A chcę kupić takie 2, takie jak ta pierwsza. Ale to myślę, że jeszcze dzisiaj w tym odcinku to pokażę. Są plany na kolejne odcinki, na zakupy. Bo chcemy trochę z tym drzewem się pobawić. Tam znaleźliśmy takie miejsce na mapce przy pierwszym polu, numer 1 pole. Tam jest sporo drzew dużych dookoła, także chcemy tam robić te wiórka cały czas. Trochę pieniędzy z tego się nie zrobi. I wymienimy na pewno ciągniki. No i siewniki do ciągników. Chcemy kupić te siewniki od razu, do których da się nasypać nawóz. I też wymienimy jak na razie jeden kombajn. Także zmiany będą duże. Najbliższe odcinki pokażemy to w najbliższych odcinkach. No ale teraz trochę pogramy z Mańkiem sobie, pobawimy się z tymi drzewami. Pobawimy się właśnie z tą wycinką. No bo są dobre pieniądze. Dobra, mamy prawie załadowane, nie mamy prawie załadowanego. Maniek tam cały czas wycina. Jeszcze trzecia przyczepka, tutaj niedużo wchodzi, 4,5 chyba, tak, 4,5 tony na nią wchodzi. I jedziemy do tartaku wysypać tam w miejsce wiórek. Tutaj widać pnie. Trochę drzew się wycięło.
Dobra, jesteśmy już w tartaku. Tam właśnie stoi pociąg z przodu. Po akcji już, ale no nie nagrałem tego, jak mówiłem wcześniej. Wysypujemy tutaj, za taki transport są w miarę fajne pieniądze. No tylko chcemy zmienić te przyczepy, żeby więcej nam wchodziło. Też będziemy chcieli zrobić tak, że będziemy to wywozić na dwa ciągniki. Przywożę jeden, Maniek nacina wtedy na drugi. Ja wysypuję, sprzedaję to, jadę do niego, zamieniam mu ciągniki, biorę pełny, zostawiam mu puste. I tak cały czas. Także wtedy będzie szło jeszcze szybciej, ale to pomyślimy może, jak wypożyczymy przyczepy. Tu właśnie mamy nasze już dwie nóweczki. Białe borty. A Maniek tnie. Duże są te drzewa, każdy ten malutki klocek, który Maniek tam rozcina, to jest metr. Także no tam mają metrów te drzewa. To nawet sporo. Mają. Jeszcze ostatnio się dowiedziałem, że ten rębak, ta maszyna do robienia wiórek, ma taki jakby swój zbiornik. I tam chyba, z tego co sprawdzaliśmy, to 5000, 5 ton jakby jest pojemności w tym zbiorniku. Fajnie, bo nie zawsze wszystko wchodzi, to tam trochę z tego drzewa zostanie. U mnie już nie wchodzi, a dla Mańka zostanie, to sobie może nasiąść do tego zbiornika. Moi drodzy, cały czas zapraszam do gry wspólnej. Jakby ktoś tam miał Xboxa One i Farminga 17, to zapraszamy chętnych, bo przydadzą się osoby do grania. Na pewno to będzie fajnie szło, coś tam nagramy. Złożymy filmik i wrzucimy na YouTube. No i będziemy działali. Dużo teraz z Mańkiem robimy i żniwa, i drzewo, i słoma, i to tam możecie śledzić na grupie na Facebooku. A propos, właśnie zapraszam. Zapraszam na grupę na Facebooku. Subskrybujcie kanał, zostawcie jakiś komentarz, lajka. Dzisiaj to by było na tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku. I pamiętajcie, by zostawić ślad po sobie. A dzisiaj byłoby to na tyle. Czekajcie do następnego. Cześć.